Gdyby nie błędna polityka Niemiec, pokój w Europie byłby znacznie bardziej solidnie broniony i uważam, że do rosyjskiej agresji na Ukrainę by nie doszło. Dzień dobry, moim gościem jest pan Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, Wall Street Journal pisze dzisiaj o tym, że Niemcy planują odroczyć w czasie zamknięcie trzech swoich ostatnich elektrowni jądrowych. Bardzo duże zaniepokojenie w Niemczech jest związane z tym, jak będzie wyglądać zima, jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o zapasy gazu. I chciałem spytać o Polskę i Europę Środkową. Jak w tej nadchodzącej zimie będzie wyglądać nasza sytuacja? Bo być może to będzie jedna z najcięższych zim, jeżeli chodzi o kwestie nie tyle na poziomie państwa, co na poziomie obywateli, których nie będzie po prostu stać na surowce. Będą musieli stawać przed wyborem, czy inwestować, kupować jedzenie, czy kupować opał. I w tym momencie kraje w jakiś sposób Europy będą się organizować, wspierać. Na kogo Polska może liczyć w tym momencie? No przede wszystkim płacimy cenę za błędy polityki energetycznej, błędy popełnione przez w głównej mierze przez Niemcy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Za błędy się płaci. No, jest trochę tak, że za błędy niemieckie będą płacić wszyscy. Przypomnę, że w 2007 roku to Polska proponowała utworzenie czegoś, co wówczas było wyśmiewane albo powodem właśnie drwin lub jakichś żartów energetycznego NATO, tak? Czyli stworzenia kolejnego wymiaru integracji europejskiej, w którym polityka energetyczna państw członkowskich byłaby uwspólnotowiona. Mielibyśmy uwspólnotowaną politykę zakupów energii, magazynowania i wspólnego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Ta propozycja wówczas została odrzucona głównie za sprawą Niemiec, które próbowały wówczas innego modelu bezpieczeństwa energetycznego, głównie opierającego się o współpracy z Rosją. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę ten model się zawalił i konieczne jest dostosowanie głównie gospodarki niemieckiej do tych nowych okoliczności. Ten pomysł, ten projekt się zawalił głównie dlatego, że koszty utrzymywania czy kontynuowania współpracy polityczno-gospodarczej z Rosją były dla demokratycznego rządu Niemiec za wysokie. Więc z tego powodu także rząd Niemiec musiał się podporządkować obronie prawa międzynarodowego, co stwarza oczywiście konsekwencje dla gospodarki niemieckiej. Jak przetrwać? No oczywiście nie wiemy, jaka będzie zima, tak? Od tego, jaka będzie ta zima, wiele będzie zależało. To nie chodzi tylko o to, że w zimie jest zimno, a jak jest mniej zimno, to jest trochę mniej zimniej, ludzie mniej marzną. Ale także dlatego, że jeżeli jest zima łagodniejsza, mniej energii potrzeba po prostu. Zapotrzebowanie na energię jest nieco mniejsze. Rosja celowo prowadziła politykę uzależniania Europy od własnych dostaw energii, od własnych surowców, aby mieć ten instrument nacisku w sytuacji, kiedy będzie chciała użyć siły, tak jak w przypadku Ukrainy teraz. Polska ostrzegała od wielu lat przed takim scenariuszem i na tle innych państw europejskich, na tle zwłaszcza Niemiec, Polska jest przygotowana na ten kryzys lepiej. Właśnie dlatego, że
obawiała się, że zbyt daleko idące uzależnienie od dostaw surowców rosyjskich stwarza niebezpieczeństwo. Stwarza niebezpieczeństwo, z którym właśnie teraz będziemy mieli do czynienia, czyli groźbą wyłączenia dostaw surowców energetycznych, zatrzymania dostaw rosyjskiego gazu w celu wymuszenia ustępstw politycznych. Jakich ustępstw? Rosja będzie się domagać, aby Zachód, Europa, Niemcy zaprzestały wspierania Ukrainy, zaprzestały dostarczania uzbrojeń na Ukrainę. Niemcy i tak właśnie ze względu, moim zdaniem, ze względu na to uzależnienie od Rosji, w sposób homeopatyczny udzielają Ukrainie wsparcia w dostawach uzbrojenia. Czyli robią tylko tyle, ile jest to konieczne i tak późno, jak to tylko możliwe. Więc to jest ta polityka niemiecka, z którym mamy do czynienia. Tak, to będzie trudny moment dla gospodarki europejskiej. Jednak jeżeli nie damy się temu szantażowi, jeżeli dostosujemy własne zachowania do tych nowych okoliczności, wytrącimy Putinowi ważny oręż z ręki, ważny instrument nacisku, szantażu, agresji, de facto agresji, dlatego że Rosja za pomocą szantażu energetycznego wspiera własne wojska dokonujące agresji na Ukrainę. Co możemy zrobić? Każdy z nas coś może zrobić. Ja się zastanawiam także u siebie chodząc, co jeszcze można wyłączyć, co jeszcze można zredukować, jeżeli chodzi o energię. Tak, być może trzeba będzie obniżyć nasz komfort cieplny, do którego byliśmy przyzwyczajeni, ale to naprawdę jest cena, którą warto ponieść, aby po pierwsze ten oręż z rąk Putina wytrącić, a po drugie, aby Ukraina miała szansę się obronić przed rosyjską agresją. W kontekście wspomnianego przez pana dyrektora Berlina pojawia się też pytanie o kontynuację polityki amerykańskiej na terenie Europy, która w pewnym zakresie opierała się właśnie o koncepcję oparcia się o Niemcy. I teraz pytanie, czy to zostanie przeniesione jakoś przez obecną administrację Stanów Zjednoczonych na Polskę i jak to będziemy mogli jakby poznać, że ten proces się zaczął? Myślę, że nie. Znaczy, po pierwsze, jak gdyby mimo wszystkich naszych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia polityki wobec Niemiec, my musimy mieć cały czas świadomość, że Niemcy są naszym sojusznikiem. To jest sojusznik w Sojuszu Północnoatlantyckim, to jest sojusznik w Unii Europejskiej. Niemcy nie są sojusznikiem Rosji w takim bezpośrednim znaczeniu. Znalazły się trochę z własnej winy w pewnej pułapce politycznej, gospodarczej, także dzięki swojej arogancji. Tak, ta krytyka jest absolutnie uzasadniona, ale my musimy mieć cały czas świadomość, że mamy do czynienia z państwem sojuszniczym, co do którego mamy większe oczekiwania, większe aspiracje, większe wymagania, ale w dalszym ciągu sojusznika. Myślę, że podobnie postrzega relacje z Niemcami administracja Joe Bidena. Po pierwsze, prezydent Biden uznał, że polityką jego administracji będzie jednak zrekompensowanie Niemcom tego okresu, w którym administracja Trumpa w sposób taki bardzo zdecydowany, brutalny komunikowała Niemcom niezadowolenie ze swojej polityki, co nazywano stawianie Niemiec pod pręgierzem. Prezydent Biden polecił swojej administracji, że ta polityka biczowania Niemiec, takiej publicznej, otwartej krytyki, ma zostać zakończona i nie sądzę, aby ta sytuacja się zmieniła. Myślę, że do końca kadencji prezydenta Bidena Niemcy będą
pod szczególnym parasolem, ochroną amerykańskiej urzędującej administracji. Owszem, nawarstwia się frustracja związana z polityką prowadzoną przez Niemcy wobec Ukrainy, wobec Rosji. Ta irytacja związana z taką nieporadnością polityczną Niemiec w tej sytuacji. Tak, ten nastrój rosnącej krytyki wobec Niemiec daje się w Waszyngtonie zaobserwować, ale sądzę, że to może mieć wpływ na kształtowanie się polityki europejskiej, transatlantyckiej, relacji amerykańsko-niemieckich dopiero za następnej administracji. Jakakolwiek ona będzie, albo demokratyczna, albo republikańska, ale wówczas te nastroje, ten sentyment może dojść do głosu i może dojść do pewnego przewartościowania postrzegania Niemiec jako sojusznika Stanów Zjednoczonych numer jeden w Europie. Czy Polska na tym może skorzystać? To jest bardzo trudne pytanie, bo z całą pewnością my korzystamy na tym, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony w postrzeganiu zagrożenia ze strony Rosji, że wypracowuje wspólną politykę, wspólną odpowiedź na to zagrożenie. I my Niemiec potrzebujemy. Potrzebujemy Niemiec, które są państwem odpowiedzialnym, które są państwem wiarygodnym jako sojusznik, państwem, które dysponuje potencjałem zarówno politycznym, jak i materialnym, aby przyjść sojusznikom z pomocą. Kanclerz Scholz w odpowiedzi na rosyjską agresję zapowiedział radykalny zwrot w polityce niemieckiej. To jest dobra zapowiedź. Myślę, że warto trzymać kciuki za ten Zeitenwende, czyli na ten zwrot w polityce niemieckiej. Póki co no można oczywiście wyrazić rozczarowanie, że następuje on zbyt wolno, zbyt opieszale i efektów jeszcze nie widać. A jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Polski, to pojawia się też takie pytanie o to, co jest bardziej realnym zagrożeniem. Czy pojawienie się wojsk rosyjskich w rejonie Przemysłu Suwalskiego, czy, jeżeli chodzi o negatywne konsekwencje dla Polski, federalizacja Unii, zniesienie mechanizmu jednomyślności, czy nawet budowa europejskiej armii w kontekście słów niemieckiej socjologki Gesy Lindemann, która mówi, że ona stałaby też na straży demokracji i nie doszłoby do zamachu konstytucyjnego w Polsce, gdyby taka armia się pojawiła. Znaczy, trudno się odnosić do wszystkich pomysłów, głosów, idei, które funkcjonują w międzynarodowej debacie publicznej w sposób wolny i demokratyczny. Co do zagrożeń. One się nie zagrożeń albo wyzwań, niebezpieczeństw dla rozwoju Polski, dla bezpieczeństwa Polski. Zawsze jest dostatek, tak? To nie cierpimy na żaden deficyt. Nieustannie trzeba tą nawą państwową manewrować, nawigować w taki sposób, aby maksymalizować korzyści wynikające ze współdziałania w szerszym systemie międzynarodowym, w systemie sojuszów, w integracji europejskiej, a minimalizować koszty i straty. Tak funkcjonują wszystkie podmioty państwowe, wszyscy nasi sojusznicy, więc my musimy w podobny sposób operować. Z całą pewnością dla pokoju w Europie, czyli także dla bezpieczeństwa Polski, największe zagrożenie związane jest z agresywną, imperialną polityką rosyjską, która złamała pewne ważne tabu, które istniało co najmniej od 1989 roku, a można by było powiedzieć, że nawet od 1945 roku, czyli od zakończenia II wojny światowej. To tabu polegało na tym, że w swojej polityce zagranicznej państwa
rezygnują z uciekania się do siły zbrojnej jako instrumentu realizowania własnych interesów. To nie tylko Karta Narodów Zjednoczonych, ale także akt końcowy KBWE, także deklaracja paryska o nowej Europie z 1990 roku. Stworzyły system zobowiązań prawnych, tak? Ktoś mówi, ktoś może mieć zastrzeżenie do prawa międzynarodowego, ale to są także zobowiązania polityczne. Narody europejskie po doświadczeniu II wojny światowej uznały, że wojna nie jest optymalnym sposobem realizowania własnych interesów i cena za stosowanie, uciekanie się do tego instrumentu jest dla wszystkich społeczeństw europejskich zbyt wysoka. Rosja to tabu złamała po raz pierwszy w 2014 roku, a ostatecznie dokonując masowej agresji na szeroką skalę 24 lutego 2022 roku. Więc jesteśmy na, można powiedzieć, nowych terytoriach. Jesteśmy w sytuacji, w której Polska sąsiaduje zarówno z państwem, które broni się przed rosyjską agresją, jak i z agresorem oraz jej sojusznikiem, ponieważ Białoruś trzeba też mieć na uwadze. Białoruś jest w ścisłym sojuszu z agresorem, użycza agresorowi własnego terytorium. Choćby dzisiaj z terytorium Białorusi dokonywane były ataki lotnicze, rakietowe na terytorium Ukrainy. Więc Białoruś jest stroną uczestniczącą w tej agresji, jest państwem wspierającym rosyjską agresję na Ukrainę. I my, jako Polska, jako państwo członkostwie Unii Europejskiej i NATO, jesteśmy w centrum tego cyklonu. Jesteśmy jedynym państwem NATO i Unii Europejskiej, które sąsiaduje, posiada wspólną granicę z trzema tymi podmiotami, o którym jednocześnie o którym wspomniałem. Cała pomoc wojskowa, cała pomoc gospodarcza, cała pomoc humanitarna w związku z naszym położeniem geograficznym jest realizowana albo z polskiego terytorium, albo dzięki współpracy z polskimi władzami. To sprawia, że nasze położenie polityczne jest szczególnie ważne dla wszystkich innych partnerów wolnego świata, którzy udzielają wsparcia dla Ukrainy i również dla samej Ukrainy, która toczy nierówny bój z rosyjską zbrojną agresją. Więc to jest rola Polski, która nakłada na nas szczególne zobowiązania, wynikające także z traktatu waszyngtońskiego. Przypomnę, że traktat waszyngtoński w artykule 3, czyli zanim jest artykuł 4 o konsultacjach, zanim jest artykuł 5 o udzieleniu zbrojnej pomocy kolektywnej obronie przed agresją, jest artykuł 3, który mówi o utrzymywaniu sił zbrojnych na takim poziomie, aby zobowiązania traktatowe można było wypełnić i zrealizować. Więc Polska w tej szczególnej sytuacji jest zobowiązana do dość radykalnego, nawet powiedziałbym natychmiastowego zwiększenia zdolności, skuteczności i gotowości bojowej własnych sił zbrojnych. Ukraina pokazuje, przykład Ukrainy pokazuje bardzo dobitnie, że jeżeli chcemy doprowadzić do aktywizacji jakiegokolwiek sojuszu, czy formalnego, czy nieformalnego, czy odwołującego się do artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli kolektywnej obrony, czy do traktatu waszyngtońskiego, czy traktatu Unii Europejskiej, za każdym razem konieczne jest stawienie czynnego, skutecznego oporu. Nikt Ukrainie nie przychodziłby z pomocą, gdyby Ukraina skapitulowała. Nikt Ukrainie nie przyszedłby, nie mógłby przyjść z tak skuteczną z pomocą, jeżeli naród ukraiński pozwoliłby na zawojowanie własnego terytorium. Z całą pewnością systemy HIMARS, bardzo skuteczne systemy artylerii rakietowej, nie mogłyby być dostarczane
na Ukrainę w sytuacji, gdy Ukraina prowadziłaby jakąś wojnę partyzancką, a więc terytorium Ukrainy zostałoby zawojowane. Więc to wszystko są ważne lekcje z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i polityki, którą Polska musi prowadzić. Akcent, który został położony na podniesienie zdolności bojowych, liczebności, wyposażenia polskich sił zbrojnych, jest absolutnie pierwszą odpowiedzią, którą należało zrealizować. Jest to nasz wkład w skuteczność odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to nasz wkład w kształtowanie się debaty, w kształtowanie debaty w sojuszu na temat dostosowywania tej organizacji NATO, najsilniejszego w historii sojuszu obronnego, stworzonego przez państwa kiedykolwiek, do tej nowej sytuacji. My musimy dać czas także innym naszym sojusznikom na poprawę zdolności własnych sił zbrojnych, właśnie tych naszych sojuszników. Szwecja i Finlandia zostaną wkrótce przyjęte do sojuszu. To niewątpliwie poprawia nasze bezpieczeństwo. Armia fińska jest zdecydowanie silniejsza w tej chwili niż armia niemiecka. Armia ukraińska jest zdecydowanie silniejsza niż armia niemiecka. Niemcy muszą mieć czas na dostosowanie własnego państwa, własnych sił zbrojnych, własnego systemu bezpieczeństwa do nowych okoliczności. Przespały ostatnie 30 lat w dużej mierze, w znacznie większym stopniu niż inne państwa europejskie, na przykład Finlandia. Więc polski wysiłek, który jest motywowany zarówno naszym interesem, jak i interesem skuteczności Sojuszu Północnoatlantyckiego, polega na tym, aby inwestując własne siły zbrojne, dać czas sojusznikom do tego, aby również oni stworzyli własne siły zbrojne zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z artykułu 3 Traktatu Waszyngtońskiego. Na koniec naszej rozmowy ciśnie mi się taki wniosek, że mimo wszystko Zachód też trochę przespał. Po pierwsze włączenie Ukrainy w NATO, a po drugie wspomniał Pan o tym, że Rosja złamała tabu, ale Rosja pokazała też być może nieskuteczność ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa, która tak naprawdę nie wykonała nic, nie zatrzymała tego, tak? Jako potężna organizacja. Cały czas ta wojna trwa i jakby mimo wszystko nawet część podmiotów reprezentowanych w Radzie Bezpieczeństwa razem jest silniejsza niż Rosja. Mimo wszystko nie są w stanie zatrzymać system Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa w szczególności został stworzony na założeniu, że zwłaszcza stali członkowie Rady Bezpieczeństwa będą ponosić szczególne zobowiązanie za utrzymywanie pokoju na świecie. A więc w pewnym sensie przyjęły one na siebie zobowiązanie do respektowania Karty Narodów Zjednoczonych. A Karta Narodów Zjednoczonych delegalizuje użycie zbrojnej agresji jako instrumentu prowadzenia polityki. Legalna, dopuszczalna prawem jest jedynie wojna obronna. Także kolektywna, czyli wspólna obrona przeciwko agresorowi. To jest prawo naturalne każdego państwa, które w Karcie Narodów Zjednoczonych znajduje swoje potwierdzenie. Więc Rosja złamała swoje zobowiązania prawno-międzynarodowe. Nie tylko wynikające z traktatów bilateralnych z Ukrainą, ze zobowiązań zaciągniętych w memorandum budapesztańskim w 1994 roku, gdy Ukraina zrezygnowała z arsenału jądrowego odziedziczonego po Związku Sowieckim. Przekazała go Rosji. W zamian otrzymała zapewnienia, że także od Rosji, że nie stanie się ofiarą agresji. Rosja złamała także własne zobowiązania wobec Narodów Zjednoczonych, wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych. Więc możemy oczywiście pomstować
na nieskuteczność tego systemu, ale on został stworzony i zbudowany na założeniu, że mocarstwa jądrowe będą zainteresowane w utrzymywaniu pokoju na świecie. Rosja takie zobowiązania nie tylko jako Związek Sowiecki w 1945 roku tworzyła, ale jako prawny następca Związku Sowieckiego przyjęła już jako Federacja Rosyjska zobowiązanie do przestrzegania tych zapewnień. Karta Narodów Zjednoczonych nie jest przygotowana do sytuacji, w której państwo, na które nałożono szczególne obowiązki wynikające z utrzymywania pokoju na świecie, które się tego podjęło, nie respektuje swoich własnych zobowiązań. I oczywiście paraliżuje w ten sposób system międzynarodowy. Paraliżuje, próbuje sparaliżować prawo międzynarodowe. Rosja w tej chwili twierdzi, że prawo międzynarodowe nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak prawo międzynarodowe. To jest bardzo wygodna teza, ponieważ jeżeli coś nie istnieje, to nie może zostać złamane. Tak? To jest rodzaj propagandowej manipulacji, którą Rosja stosuje. Ale mimo wszystko ja uważam, że prawo międzynarodowe w sytuacji Ukrainy się sprawdza. Rosji nie udało się zrelatywizować agresji na Ukrainę. Rosji nie udało się powstrzymać społeczności międzynarodowej od udzielania skutecznego wsparcia walczącej z rosyjską agresją w Ukrainie. To dlatego społeczność międzynarodowa udziela Ukrainie pomocy zbrojnej i udziela Ukrainie pomocy humanitarnej, udziela Ukrainie pomocy ekonomicznej, gdyż nie ma żadnej wątpliwości, kto jest ofiarą agresji, a kto jest agresorem. Możemy mieć zastrzeżenia i możemy krytykować prawo międzynarodowe, że nie ma bezpośrednich, radykalnych instrumentów pozwalających na skuteczne jego wymuszanie czy wdrażanie. Ale ostatecznie rzecz biorąc, takie zastrzeżenia mamy też do każdego innego systemu prawnego, także prawa drogowego, ruchu drogowym na przykład. Nieustannie, codziennie spotykamy się z sytuacją, w której ktoś nie przestrzega ograniczeń prędkości. Mijają nas tacy kierowcy, którzy za nic sobie mają te ograniczenia, a jedynie tylko od czasu do czasu policja kogoś złapie i sąd albo policja, albo sąd go ukarze. Więc zastrzeżenia co do skutecznego przestrzegania, wdrażania i egzekwowania prawa mamy w każdym wypadku. Myślę, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego ten system obecnie w przypadku Ukrainy działa lepiej niż w końcu XVIII wieku, gdy Polska stała się ofiarą rozbiorów i wszyscy uważali, że wprawdzie to niesmaczne, ale nie nielegalne. I jeszcze wrócę do pytania o NATO i Ukrainę. Proszę bardzo. Bo jakby zwróciłem uwagę na to, że mimo wszystko można było zrobić więcej, by Ukraina... Tak, ja jak gdyby ten pogląd podzielam. To znaczy ja uważam, że gdyby się Rosji mniej obawiano... Kto? Ja bym powiedział głównie jednak głównie rządy niemieckie. Bym tu taką odpowiedzialnością obarczył, gdyż na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie w 2008 roku to właśnie Niemcy zablokowały perspektywę członkostwa Gruzji i Ukrainy w NATO. To Niemcy zaczęły wówczas budować gazociąg północny, pozwalający uzyskiwać przewagę konkurencyjną na wspólnym rynku za pomocą dostępu do tańszego niż inni surowców energetycznych gazu. Więc to uzależnienie polityczne Niemiec i energetyczne od Rosji z całą pewnością będzie analizowane jako jedna z głównych przyczyn rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraina płaci obecnie cenę za niemieckie błędy. To jest fakt. Uważam, że gdyby w sposób zdecydowany otwarto perspektywę członkostwa dla Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, w Unii Europejskiej, dałoby się uniknąć wojny. Nie przez przypadek Rosja zaatakowała Ukrainę, która nie jest członkiem sojuszu,
a nie państwa bałtyckie, dużo mniejsze przecież, które członkiem sojuszu zostały. Więc zdecydowanie rosyjską agresję na Ukrainę przynajmniej część odpowiedzialności ponosi błędna polityka Niemiec, która opierała się jednak na ewidentnych korzyściach czy próbie osiągania korzyści gospodarczych polegających właśnie na dostępie do tańszego surowca rosyjskiego, tańszego niż inni partnerzy w Unii Europejskiej, co miało zapewnić przewagę konkurencyjną niemieckiej gospodarce na wspólnym rynku, co moim zdaniem już w ogóle było naruszeniem warunków wolnej konkurencji na wspólnym rynku w Unii Europejskiej. I w zamian za tą korzyść, którą Niemcy osiągały, blokowały aspiracje do członkostwa Ukrainy, Gruzji, Mołdawii w NATO i Unii Europejskiej, realizując w sposób oczywisty aspiracje, oczekiwania rosyjskie w tym względzie. Niemcy w zamian oferowały w związku z tym usługi polityczne, wspierające niestety, czy dodające paliwa rosyjskim imperialnym tendencjom. Gdyby nie błędna polityka Niemiec, pokój w Europie byłby znacznie bardziej solidnie broniony i uważam, że do rosyjskiej agresji na Ukrainę by nie doszło. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za miłe spotkanie.